W naszym kraju liczba zakażonych koronawirusem zbliża się do 12 tysięcy, łącznie zmarły 562 osoby. W walce przeciwko koronawirusowi ważna jest publiczna służba zdrowia oraz dostęp do niej niezależnie od zasobności portfela i tego, gdzie się mieszka, mówił prezydent Andrzej Tuta. Póki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Puty nie ma mowy o tym, żeby rozszerzała się komercjalizacja, a w efekcie rozszerzała się prywatyzacja służby zdrowia. Andrzej Duda zobowiązał się, że w drugiej kadencji nie podpisze żadnej ustawy, która pozwalałaby na prywatyzowanie publicznych szpitali. Dziś podpisał deklarację w sprawie. To jest przesłanie, które towarzyszy mi już od wielu, wielu lat i z którego nigdy się nie wycofam i które teraz na progu kolejnych wyborów prezydenckich i kolejnej pięcioletniej kadencji prezydenckiej, która już niedługo, mam nadzieję, się zacznie, jeszcze raz bardzo mocno podkreślam i jeszcze raz chcę swoim podpisem Zagwarantować. Tymczasem w Ministerstwie Zdrowia trwają prace legislacyjne, które mają pozwolić osobom w 12. dobie kwarantanny przyjechać własnym autem na wymaz pod kątem obecności COVID-19. Będzie to tak zwane drive-thru. Próbki od tych, którzy nie mają własnego transportu będą pobierane u nich w domu. Chodzi o to, żeby osoby kończące kwarantannę, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że wszystkie osoby, są osobami zdrowymi, mogą powracać do pracy. W Polsce liczba takich osób stale rośnie, jednak w obawie przed zarażeniem koronawirusem, część osób wymagających interwencji medyków boi się dzwonić na pogotowie. Tak jest chociażby w przypadku tych, którzy przechodzą zawał. Ten zawał, nawet jak już ich tak boli, że w końcu zadzwonią, to często on już jest, jak to się mówi, przechodzony, on jest już po iluś godzinach, i wtedy ta interwencja kardiologiczna, która rzeczywiście w naszym kraju jest bardzo wysoka, w wysokim poziomie nie jest już tak skuteczna. Czyli to powoduje, że część tych pacjentów w ogóle umiera w domu. Nie z powodu COVID-u, ale z powodu właśnie powikłań sercowo-naczyniowych. Doktor Marek Konieczny podkreśla, że przyszedł już czas, by powoli myśleć o odbrażaniu służby zdrowia. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Warto, abyśmy pamiętali o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. W kontekście bezpieczeństwa ważne jest także to, by osoby przebywające na kwarantannie nie opuszczały miejsca zamieszkania, czego pilnuje policja. Tam, gdzie mamy do czynienia z osobą, u której stwierdzono koronawirus i ta osoba wybiera się chociażby na zakupy i tam konieczne są postępowania karne, nie mówimy tylko o wykroczeniach. W czasie pandemii wiele osób potrzebuje pomocy. Bardzo mocno zaangażował się w nią Kościół. Ponad 3000 sióstr zakonnych w Polsce włączyło się w walkę z koronawirusem. Opiekują się chorymi, pomagają także między innymi w robieniu zakupów, przygotowują posiłki, wspierają rodziny, które objęte są kwarantanną.